wierzę w imię Jezus. Przytul mnie, Jezu, tak mocno do siebie ukryj głęboko na dnie swego serca. Przytul mnie, Jezu, tak mocno do siebie. W pewnej wiosce żył sobie kaczątka. Wszystkie praktycznie identyczne, jednak zdarzyło się jedno inne. Jedno, które było dręczone, szykanowane przez inne, nazywane brzydkim kaczątkiem, ponieważ miało inną maść, innego koloru niż inne. I inne małe kaczątka wyśmiewały się ze swojego rówieśnika i mogły nawet nie zdawać sobie sprawy, że robią mu przykrość, sprawiają mu przykrość. I to kaczątko było same, same i bardzo smutne. Jednak kiedy nadszedł czas dojrzewania, rozkwitu, zmieniło się tak nie do poznania i zostało takim pięknym kaczątkiem. Jego świat jeszcze nie widział, a pozostałe kaczątka, które się wcześniej wyśmiewały z tego jednego, były bardzo zazdrosne i nie mogły uwierzyć, że z takiego brzydkiego wyrosło. Stało się tak piękne stworzenie. Każdy zna historię o brzydkim kaczątku. I właśnie przychodzę dzisiaj do Was z taką myślą, żebyśmy zastanowili się czasem, czy nie sprawiamy komuś przykrości, czy nie patrzymy za bardzo na czyjś wygląd, a nie na piękno wewnętrzne. Bo to piękno wewnętrzne jest o wiele bardziej warte niż to, co na zewnątrz. Często uroda przemija, a nasze dobre serca zostają na zawsze. Dobranoc.